Dzień dobry, jest 12 grudnia 2018 roku. Wywiad dla Muzeum POLIN z panią Katarzyną Meloch przeprowadza Jagna Kofta i Józef Markiewicz. Kasiu, jak chciałabyś zacząć swoją opowieść? Kasiu, jak chciałabyś zacząć swoją opowieść? Dobrze. Ja zacznę moją opowieść, jeśli tak ją można nazwać, od wiersza Czesława Miłosza. Miłosz pisze: w wierszu tak mało powiedziałem, tak mało powiedziałem. Krótkie dni, krótkie noce, krótkie lata, tak mało powiedziałem, nie zdążyłem. Wchodzę w te słowa, w ten wiersz Miłosza, który nie do końca mówi o moich odczuciach. Mówi, tak mało powiedziałem, tak, ale nie dlatego, że nie zdążyłam, tylko dlatego, że nie potrafiłam. I bardzo chciałabym powiedzieć więcej, powiedzieć lepiej, powiedzieć inaczej, to znaczy przez pryzmat dziewczynki, która została w pewnym momencie sama. Ale zacznijmy od przedwojny. Ja miałam już 7 lat, kiedy wybuchła wojna. Ja już byłam dzieckiem, które umiało pisać i czytać. Chodziło do przedszkola i chyba do klasy wstępnej, chociaż tego nie jestem pewna. I ja chodziłam do szkoły, o której nie wiedziałam, że była szkołą żydowską. Nie wiedziałam, bo nauka odbywała się po polsku i nie było żadnych elementów żydowskich. A jak się dowiedziałam, to bardzo proste. W książce Janiny Bauman, pierwszej żony Zygmunta Baumana, przeczytałam, że ona chodziła do tej samej szkoły, tylko do 7 klasy, więc napisała, gdzie była ta szkoła, jaka była. Zidentyfikowałam ją, że ja chodziłam do wstępnej klasy, ona do wysokiej, ale to była ta sama szkoła. Co to była za szkoła? To była szkoła powszechna, prywatna. Teraz, dlaczego chodziłam do prywatnej szkoły, a nie do państwowej? Był już szalejący antysemityzm. Rodzice z pewnością chcieli mnie przed tym uchronić i dlatego wybrali szkołę prywatną. W tej szkole nie było żadnego elementu żydowskiego, może z wyjątkiem jednej rzeczy, mianowicie przynosiło się tam drugie śniadanie dla siebie i dla biednego dziecka. Więc te śniadania zbierane dla biednych dzieci, myślę, że były elementem bardzo żydowskiej samopomocy. Ale tak tylko myślę, bo nie wiem o tym nic bliżej. W każdym razie przed wojną byłam inteligenckim dzieckiem, które nic nie wiedziało o żydostwie swojej rodziny, swoich rodziców. Nigdy o tym nie było mowy. Nie było żadnych żydowskich świąt. Natomiast, o dziwo, była choinka w Boże Narodzenie, piękna i dużo zabawek na tej choince. Ale nie było to związane z żadną religijną uroczystością. Więc takie, wydaje mi się, że całe środowisko moich rodziców było obojętne religijnie, natomiast było bardzo nastawione na polskość i
marzyło o tym, żeby zasłużyć na miano polskości do entej potęgi, nawet na 200%. O żydostwie pojęcia nie miałam. Ja się dowiedziałam o żydostwie naszym od Niemców, którzy przyszli po moją matkę, kiedy ja miałam 9 lat w Białymstoku i obejrzeli jej dowód osobisty i powiedzieli: o, komunistka i oczywiście Żydówka. Ja wtedy po raz pierwszy usłyszałam to słowo Żydówka. Miałam 9 lat, trochę wiedziałam, co to znaczy, ale nie do końca. Ale to jest epizod wojenny. Nasz pobyt w Białymstoku, ucieczka przed Niemcami z Warszawy. Ucieczka, która się bardzo udała, gdyby nie to, że Niemcy nas odnaleźli. Niemcy trafili tam w 1941 roku. Zyskaliśmy 2 lata. Od 1939 roku do 1941 lata żyliśmy pod władzą sowiecką. Nie wiem, jaki był stosunek moich rodziców do tej władzy, bo przy dzieciach się o takich rzeczach wtedy nie mówiło w ogóle. Wiem, że mój ojciec jako dyrektor archiwum, bo był historykiem, miał co robić w Białymstoku, ale wkrótce został wyrzucony z tej pracy, jak wszyscy polscy komuniści czy ludzie lewicy. Ale zbliżamy się teraz do momentu, kiedy ja zostaję w Białymstoku sama, bo oto wkroczyli Niemcy, a ja byłam na obozie pionierów, gdzie mnie posłali rodzice, którzy nie spodziewali się wojny niemiecko-sowieckiej. Byli bardzo naiwni politycznie, bo wszyscy się podobno spodziewali, a oni nie. Wierzyli władzy radzieckiej. No i okazało się, że mój ojciec dostał powołanie do wojska sowieckiego, bo miał paszport radziecki. A moja matka ze mną właściwie czekała, co się wydarzy. To znaczy, domyślała się, że będzie aresztowana. Domyślała się tego i przygotowywała mnie do tej sytuacji. Miałam te 9 lat, ale wtedy dziecko 9-letnie to było dziecko. Natomiast moja mama wymyśliła program, dostaniesz ten tekst pod tytułem Scenariusz mojego ocalenia wymyśliła matka, bo tak było, że moja matka wymyśliła sobie, że ja, jak zostanę sama, muszę nawiązać kontakt z jej bratem, a moim ukochanym wujem Jackiem Goldmanem, i wbijała mi to do głowy dniem i nocą. Ja to zapamiętałam, ona ciągle mnie sprawdzała, czy ja pamiętam, jak przyszli po nią Niemcy, a może Ukraińcy, nie wiem, bo miałam tylko 9 lat i specjalnie nie interesowałam się takim losem, bo nie sądziłam, że ją stracę. To mi do głowy nie przyszło. Nie byłam na tyle mądra, świadoma czegoś. Więc rzeczywiście zapamiętałam, że Jacek Goldman mieszka w Warszawie na Elektoralnej 12. Nie słyszałam o żadnym getcie, bo nie mówiła o tym. Ja też nie wiedziałam, że istnieją jakieś getta.
I kiedy po nią przyszli, zniosłam to bardzo spokojnie, bo nie sądziłam, że jest to pożegnanie na zawsze. Nie sądziłam, że czeka ją jakieś nieszczęście. Natomiast oddano mnie w ręce właścicielki domku, gdzieśmy mieszkali, i ta kobieta, która się nazywała albo Zamońska, albo Diakowska, bo nie wiem, czy które nazwisko należało do jej córki, a które do niej, i ta kobieta się mną naprawdę zaopiekowała, ale wkrótce przyszedł nakaz oddawania Żydów do getta. Widocznie to getto już istniało i moja tymczasowa opiekunka pojechała ze mną na zbiórkę ludzi, którzy czekali na jakiś meldunek do getta. Tam rozdawano nam zupę owocową, której nie chciałam jeść, bo jeszcze nie byłam wygłodzona. Więc nie jadłam tej zupy, ale widziałam, że ludzie chętnie jedzą. I znalazłam się w ten sposób w żydowskim domu dziecka w getcie. Jak się potem po wojnie, wiele lat po wojnie, doszłam do tego, że to był dom dziecka jeszcze za radzieckich czasów, tylko wtedy nie był jako żydowski, tylko chyba ogólny. I to było na ulicy Częstochowskiej w Białymstoku. Nie ma już tej ulicy, nie ma tego domu dziecka, ale jest na zdjęciach, które znalazły się w książce wydanej w Australii przez białostockich Żydów, bo białostoccy Żydzi, ci, którzy ocaleli, przenieśli się, że tak powiem, do Australii po wojnie. I takie dziwne zdarzenie symboliczne, że oni się oni byli na ulicy Częstochowskiej, a zostali przetransportowani do Częstochowy. I tam w jakichś zakładach pracowali, takich chyba zbrojeniowych, zdaje mi się. I ta grupka, mała grupka, ocalała. W tej grupce znalazła się moja przedwojenna przyjaciółka, która była ode mnie młodsza chyba o 2 lata, która była, jej rodzice byli naszymi sąsiadami na Królewskiej 49. Gdzie to było, to Ania Ciałowicz ze mną jakoś to ustalała, ten punkt na Królewskiej. To nie było dosłownie tam, gdzie jest jakiś dom, tylko tak między domami ten dom był chyba. Ale bardzo stary dom, w którym kiedyś mieszkał. To był dom związany z rodziną Joanny Olczak-Ronikier. Jej prababcia była córką bardzo zamożnego kupca, który handlował w Rosji, jeszcze oczywiście tej Rosji, która robiła zabory. Jej pradziadek chyba handlował solą i ożenił swoją córkę z rabinem z Wiednia. I ten dom był potem domem własnością tej rodziny Joanny. Przed wojną nie było żadnych tego znaków, chociaż w książce Joanny o rodzinie
w Ogrodzie Pamięci jest mowa o tym, że tam się zachował ogród. Ja tego ogrodu nie widziałam, moja ciocia tego ogrodu nie widziała, więc nie wiem, czy brać to poważnie. Kasiu, bo mówisz o domu rodzinnym, w którym mieszkałaś przed wojną w Warszawie. Tak. Na ulicy Królewskiej. 49. A powiedz mi, tak wracając jeszcze do dzieciństwa, czy mogłabyś powiedzieć, kiedy się urodziłaś i gdzie? Tak. Ja się urodziłam w Łodzi 7 maja 1932 roku, bo moi rodzice nie mieli mieszkania, mój ojciec nie miał pracy. Tekst o ojcu mam ze sobą dla ciebie, dostaniesz, bo... Czy był publikowany? Tak, był w Midraszu. Był w Midraszu. I po prostu to byli ludzie z grupy takiej spolszczonej inteligencji, ale może nie do końca spolszczonej, bo oni się uważali za Polaków, ale czy Polacy ich uważali za Polaków, nie wiem. Bo ojciec miał przyjaciół Polaków, ale to się wiązało z jego zawodem. Ponieważ był historykiem i jego przyjacielem był Henryk Jabłoński na przykład i jego otoczenie byli chyba równolatkami, ale jak naprawdę tę polskość rozumiano, nie umiem powiedzieć. Bo z dzieckiem nikt o takich rzeczach przed wojną nie mówił. Nie wiem, czy teraz mówi nawet. Więc mieszkanie na Królewskiej, na 4. piętrze, bez windy, bez łazienki, bardzo ciężkie warunki bytowe. Mimo to ojciec napisał wybitny doktorat, i udało się ten doktorat wydać przed wojną, na chwilę przed wojną, u Gebetnera i Wolfa, ale rodzice musieli dać potężne pieniądze, których nie mieli, więc chyba pozbierali, bo już nie pamiętam, jaka to była kwota, ale to nie było za darmo. I dzięki temu ta książka, ten doktorat ocalał i miał po wojnie 2 wydania. A na jaki temat był? Sprawa włościańska w powstaniu listopadowym. Ojciec się zajmował polskimi powstaniami. Sprawy żydowskiego w ogóle nie interesowały. Także był takim ulubionym uczniem profesora Tokarza, który był takim postpiłsudczykiem i właśnie specjalistą od powstań. I w tym tekście przeczytasz, do czego ja doszłam, że nie było w tym żadnej nuty antysemityzmu. Profesor Tokarz bardzo wyraźnie stawiał na mego ojca jako na swego następcę. Gdyby nie ta straszna wojna, ojciec byłby potem profesorem i specjalistą w zakresie, który go interesował. Więc życie tego dziecka, czyli moje, nie było usłane różami, dlatego że rodzice byli bardzo wymagający i przede wszystkim chodziło im o to, żeby ojciec się rozwijał, żeby zdobywał, że tak powiem, laury. I to miało miejsce do tego stopnia, że po wojnie ojciec zginął, kiedy miał 36 lat, a wojna wybuchła, kiedy miał 34 lata. Do tego 34 roku zdążył nie tylko ten doktorat, ale zdążył napisać kilka ważnych szkiców, które też po wojnie zostały wydane.
Czyli mieliśmy przed sobą przyszłość, ale wybuchła wojna i przekreśliła wszystko. A rodzina twojej mamy? Twoja mama? Moja mama była dość dziwną osobą. Ona była bardzo wykształcona, była filologiem klasycznym, uczyła w gimnazjach łódzkich, ale najważniejszy był dla niej rozwój ojca. Takie były te kobiety, wydaje mi się. Ja już taka bym nie była, na pewno. Więc w momencie, kiedy ona uzyskała uprawnienia nauczycielskie, porzuciła te studia, bo już mogła pracować i zarabiać. I wspierać mego ojca. Więc żyłam w domu, który był domem właściwie mego ojca. Domem, który wychodził mu naprzeciw pod każdym względem, gdzie moja mama miała jakąś rolę służebną. To znaczy ona pracowała. W momencie, kiedy straciła uprawnienia nauczycielskie ze względów politycznych, poszła pracować do biura, czego nie cierpiała. Nawet ja to zauważyłam. Ale cały czas zarabiała i wspierała ojca. Ze względów politycznych to znaczy? Ze względów politycznych? Czy mogłabyś o tym powiedzieć? Jakie względy no tak, polityczne? Moi rodzice byli komunistami, to znaczy ojciec niewątpliwie w czasie rozwoju swojej kariery naukowej już chyba odstąpił trochę z tego komunistycznego podwórka, to znaczy jak w piśmie lewicowym ogłosił jakąś pracę, to tylko pod pseudonimem. Natomiast moja matka była bardziej chyba zacięta politycznie, a poza tym nie miała takiej pasji jak ojciec. Nie miała tej pasji naukowej, miała pasję pomagania ojcu. Tak, więc jak kobiety ówczesne, one nie marzyły o takiej pełnej samodzielności. One chciały być partnerkami swoich mężczyzn. I to zadanie moja matka świetnie wypełniła, ale przy tej okazji nie miała cierpliwości do dziecka, czyli do mnie, bo ona właściwie była całkowicie oddana ojcu. I ja to odczuwałam jako dziecko małe i przeciwko temu się chyba buntowałam. Tak mi się wydaje, nawet jako mała dziewczynka. Ale nie brakowało mi w tej rodzinie ludzi, którzy mi mogli zastąpić moją mamę, bo brat mojej matki, Jacek Goldman, był fantastycznym człowiekiem i on mógł zastąpić wszystkich, bo on nie miał własnych dzieci, jeszcze nie miał i wobec tego bardzo się wyżywał w kontaktach ze mną. Nie zapomnę, jak woził mnie po Warszawie, bo on kupił sobie używany motocykl, to było przedsięwzięcie finansowe i ten motocykl miał taki kosz, w którym jeździłam. I także taka Maja Hrabowska z Nowego Jorku też pamięta ten kosz i pamięta, że Jacek ją woził po Warszawie, on to lubił, myśmy to lubiły. A poza tym Jacek w okresie Świąt Bożego Narodzenia zamknął się ze mną
w ciemnym pokoju i uczył mnie, pokazywał mi, że nie należy bać się zimnych ogni, że to nie parzy, że to jest dobra zabawa. I gdyby on przeżył wojnę, on był w stanie zastąpić mi rodziców, i matkę, i ojca. Ale niestety wojny nie przeżył. Jak zginął? W jaki sposób zginął? Dokładnie nie wiemy. Wiemy jedno. Wyszedł z getta, już dosyć późno to było, bo nawet jest o nim notka w książce Leociaka i Engelking. On był tak zwany dziki. Dzicy to byli ci ludzie, którzy nie mieli tych numerków na życie i prawem kadłuba mieszkali jeszcze w getcie. Kiedy moja ciotka zaproponowała, bo była już na aryjskiej stronie, zaproponowała mu wyjście z getta, on oświadczył, że może wyjść tylko pod warunkiem, że go skierują do partyzantki. Absolutnie nie wchodziło dla niego w grę ukrywanie się, zmiana nazwiska, imienia i tak dalej. To nie wchodziło w rachubę. On był bardzo dzielnym człowiekiem w takim polskim wydaniu, takim trochę nawet wariat, tak, bo potrzebował przygody. Przed wojną był taternikiem. Jeszcze nasi ludzie nie jeździli gdzieś tam hen do dalekich gór, tylko w Tatry. I są zdjęcia, on gotuje coś tam. Właśnie w Tatrach jeszcze wolno było to robić, podobno już nie. I kiedy był właśnie nieocenionym towarzyszem dzieci, ponieważ nie miał własnych dzieci, to ja z tego bardzo korzystałam. I moja matka, wyznaczając mi zadanie skomunikowania się z Jackiem, oczywiście była genialna, ponieważ to był najodpowiedniejszy człowiek. Opowiem, w jaki sposób ja tego dokonałam, mając lat 9. Otóż ja wiedziałam, że ja muszę to zrobić. Jeszcze nie wiedziałam jak. Ale tak się złożyło, że w domu dziecka żydowskim na Częstochowskiej, gdzie byłam, w Białymstoku, usłyszałam rozmowę wychowawczyń o tym, że ktoś z nich jedzie do Warszawy, że ma tam jakąś misję, że ma oddać jakieś listy. I wtedy powiedziałam, że ja też mam kogoś bliskiego w Warszawie. I jak te panie usłyszały, że to jest wujek, kazały mi napisać do niego list. Miałam 9 lat, list potrafiłam napisać. Napisałam do niego list, one pewnie coś dodały do tego listu. I oto wkrótce przyjeżdża do tego domu dziecka Polka, która zajmowała się przewożeniem nielegalnie żydowskich dzieci za pieniądze. Moja rodzina się jakoś na to złożyła. I oto ja przyjeżdżam do Warszawy i trafiam do getta, do Jacka Goldmana. To było najlepsze, co mogło mnie spotkać w tym momencie. Ja bardzo niedawno uprzytomniłam sobie, że fakt, że ja jechałam
że ja jechałam nocą pociągiem do Warszawy, na ryjską stronę oczywiście, był nie bez znaczenia, ponieważ do tej pory ja myślałam, że to był przypadek, że po prostu taki bilet był do kupienia, a nie inny. Nie. W książce o jednym z moich bohaterów, o której piszę ostatnio, w tej książce przeczytałam, że ten mój bohater, Żyd, po prostu, który krążył między Lwowem a Warszawą, handlował biżuterią i dolarami, że on ustalił sobie taką trasę, że on tylko jeździł nocą, dlatego że miał wygląd jakoś semicki, tylko z wyjątkiem jednej rzeczy, mianowicie on był szalenie wysoki, a Żydzi nie byli wysocy, więc to jedno przemawiało za nim, a poza tym, no niestety, był czarnym Żydem, jeździł pociągami. I w tym pociągu, nie mogę tego pominąć, bo to jest bardzo ważna informacja, w tym pociągu nagle zaczęło strasznie śmierdzieć. I on zapytał towarzyszy podróży, co tak śmierdzi. Pan nie wie? Żydki się palą. I on zrozumiał w tym momencie, że jego rodzina, on się nazywał potem Frank Morgens, Morgens S na końcu. On zrozumiał, że jego rodzina, która przebywa w getcie warszawskim, zginie tak jak wszyscy Żydzi. On nie miał żadnych złudzeń, bo akurat to był krótki, spokojny czas w getcie, gdzie wielu ludzi myślało, że no ocaleje jakoś tam lepiej czy gorzej. On nie miał tych złudzeń i jak dotarł do Warszawy, to po pierwsze poszedł do getta, poszedł, to tak mówię, ale to była cała oczywiście wyprawa, którą zawdzięczał swojej świetnej formie fizycznej. Kasiu, tak. A czy możemy wrócić do ciebie? Bo mówiłaś o podróży pociągiem, że wyjechałaś z getta białostockiego. Jak długo byłaś w getcie w Białymstoku? Więc około pół roku. Około pół roku, to znaczy od późnego lata do, o dziwo, co zapamiętałam, Chanuka była. Pierwszy raz w życiu miałam do czynienia z żydowskim świętem, więc bardzo na mnie podziałało. I jeszcze powinnam koniecznie opowiedzieć taki epizod z tego białostockiego getta, bo miałam tam taką przyjaciółkę jakby, która, tam był straszny głód. Jeszcze nas nie palono, nie zabijano, mówię tak ogólnie o tym środowisku, ale głód był straszliwy. Właściwie jedyny raz w życiu doznałam takiego głodu, bo dostawaliśmy raz dziennie wodnistą kaszę i raz dziennie pajdę chleba. I to było zupełnie niewystarczające. I taka dziewczynka, która się ze mną zaprzyjaźniła, poprosiła mnie, kiedy wyjeżdżałam z tą kobietą, nową opiekunką, poprosiła mnie, żebym jej na pamiątkę dała swoją porcję chleba. Ja nie dałam tego chleba. I ja to czuję do dziś dnia, że ja nie dałam, jak ja mogłam jej odmówić. Ale mogłam, bo ja chciałam to zjeść. Po prostu ten głód robił coś takiego. Ja i tak miałam lepiej niż inni,
ponieważ jak ja biegałam po tej dzielnicy, to ja spotykałam znajomych i zapraszali mnie do siebie i na przykład opiekunowie tej mojej przedwojennej przyjaciółki, to był lekarz znany w Białymstoku, więc zapraszali mnie na obiady. One były prawdziwymi obiadami, tylko bardzo skromnymi, dla mnie za skromne, więc potem wracałam do zakładu, jadłam ten obiad zakładowy i jeszcze spotkałam przyjaciółkę matki, nauczycielkę, która nie wiem skąd, ale miała głąby kapuściane. I ona mnie zaprosiła na te głąby kapuściane i to bardzo zapamiętałam, bo bardzo byłam zachwycona tym jedzeniem. Ale chciałam wrócić do tego momentu, że jak czytam książkę Bogdana Wojdowskiego, którego dobrze znałam zresztą w życiu, w czasach pouniwersyteckich, że ja jej nie dałam tego chleba, no to straszne, w ogóle to straszne, ale chcę się do takich rzeczy przyznawać, bo nie idealizować siebie, bo nie byłam żadnym ideałem i prawdopodobnie byłam wściekle nastawiona na to, żeby żyć i żeby przeżyć, bo napisałam gdzieś o tym, już nie pamiętam gdzie, że jeszcze w Białymstoku postanowiłam przeżyć. Na czym polegało to moje przeświadczenie, że ja jestem do tego uprawniona? Nie mam pojęcia, ale coś takiego się we mnie zrodziło, że potem żadne przejścia nie mogły tego skasować. Ja wiedziałam, że ja przeżyję. Na czym się to opierało? Pojęcia nie mam, ale to się potwierdziło, no bo przeżyłam, prawda, w różnych opałach i okolicznościach, ale jeszcze coś powiem z dzieciństwa. Przed wojną, kiedy wybuchła wojna, ludzie dorośli szykowali zapasy, piekli jakieś chleby. Pamiętam różne zapasy. Ja wtedy prosiłam, żeby dla mnie zrobić zapas dla misia, bo ja już straciłam chyba część lalek, bo to było inne mieszkanie. Nasz dom spłonął na Królewskiej w 1939 roku, w czasie bombardowania. I rzeczywiście dostałam taki mały bocheneczek wypieczony dla tego misia. Ale było bombardowanie i wpadł pocisk do pokoju, w którym spałam i w którym też był ten mój miś. No i niestety rozpałatało misia. Już nie było co zbierać. I teraz proszę sobie wyobrazić, jaką przygodę miałam niecały miesiąc temu. Byłam w szkole, gdzie były dziewczynki 10-letnie, 9-letnie. Opowiadałam im o moim dzieciństwie i znalazła się dziewczynka, która kupiła mi misia. Stwierdziła, że ona tego nie zniesie, że ja straciłam misia. I ona, matka chciała jej dać pieniądze, ona odmówiła. Ona kupiła misia za własne oszczędności. Miś ze mną śpi, tak? I słuchajcie, to jest coś tak fantastycznego, że po tylu latach taka dziewczynka, 9 lat, 8 lat, coś takiego, ja oczywiście postaram się nią trochę zająć. Chciałabym jej kupić jakiś piękny prezent i myślę o jakimś takim zeszycie czy tomie do
pisania dziennika, bo wiem, że Osiecka pisała dziennik od 9 roku życia, bo jej poradziła ciocia. I ja bym chciała, żeby ta moja dziewczynka też coś takiego robiła, bo ma niezwykłą wrażliwość. Naprawdę, ten miś, słuchajcie, ja tę historię opowiadam od lat i pierwszy raz coś takiego mi się zdarzyło. Znalazła się dziewczynka, która nie mogła sobie darować tego, że ja straciłam misia w 1939 roku. Kasiu, a mówiłaś też o lalkach. Tak, więc ja nawet dla ciebie mam tu ten tekst o lalkach z więzi, bo bardzo dziwnie było w tym, w czasie okupacji, kiedy byłam w domu dziecka zakonnic, bo żydowski dom dziecka to jest tylko jeden etap. A trafiłam do bardzo dobrych zakonnic. Wyjątkowo mi się udało, może nie wyjątkowo, bo znam trochę dzieci dawnych, które były u zakonnic. Gdzie był ten dom? To były zakonnice, nazywają się siostry służebniczki Marii, Matki Boskiej. Służebniczki. W jakiej miejscowości? To było w Turkowicach, taka wieś na Zamojszczyźnie, gdzie było, tak jak podejrzewamy z kolegami, 30 kilkoro żydowskich dzieci. Na ogólną liczbę 200 czy 200 kilkudziesięciu, więc bardzo potężna grupa. Byliśmy rozstawieni po różnych zakonnicach, po różnych grupach. Nie wszyscy razem, broń Boże. I powiem jeszcze jedno. Jak przyjechałam do tego domu dziecka zakonnego, w towarzystwie zakonnicy, która po nas pojechała do Warszawy, to zobaczyłam plakat okropny. Był na drzwiach taki plakat. Żydzi wszy, tyfus plamisty. I taki okropny Żyd, i takie okropne wszy. I ja to zobaczyłam na drzwiach naszego domu, tam na wsi. I wiecie, ja się tym w ogóle nie przejęłam. Ja uważałam, że to mnie w ogóle nie dotyczy. Czy ja miałam tyle poczucia bezpieczeństwa, czy bezmyślności, nie wiem. W każdym razie ten plakat utkwił mi w pamięci. On jakiś czas wisiał. On musiał wisieć, bo moje zakonnice nie były państwem w państwie. One podlegały wszelkim niemieckim restrykcjom. I było nawet tak, że ja się tam czułam świetnie, bo ja bardzo się dobrze czuję w gromadzie. Nie potrzebuję jakiegoś indywidualnego traktowania, tylko raczej w zbiorowości. Nie miałam rodzeństwa, więc zawsze mi brakowało tej zbiorowości. I kręciłam się po tym zakładzie, tak jak i inne dziewczynki, bo to była grupa dziewczynek starszych. I w pewnym momencie, a Niemcy też się tam kręcili, tak towarzysko, że tak powiem, bo oni byli bardzo skumani z tymi zakonnicami, bardzo dobrze ze sobą żyli, zakonnice ich karmiły, one bardzo pomagały, w pewnym sensie chroniły ten zakład. I woła mnie zakonnica, siostra Irena, i mówi: słuchaj, ty się tu nie kręć przy Niemcach. Mnie to nie przeszkadzało, że ja się kręcę przy Niemcach, bo ja miałam złudne poczucie bezpieczeństwa. Nie wiadomo dlaczego i skąd. No to ja się przestałam kręcić przy Niemcach.
ale ten epizod mówi o tym, pod jaką ja byłam staranną opieką. I jeszcze był jeden moment, który też mógł zadecydować o moim bezpieczeństwie lub nie. W tym zakładzie mną się opiekowała taka kobieta, która była socjalistką, potem zginęła. Zginęła w Warszawie na skutek tego, że ją złapano w kryjówce Żydów. W kryjówce Żydów, gdzie duża grupa Żydów była ukrywana i gdzie oni wydawali pismo socjalistyczne, nie pamiętam jakiej nazwy. I ci Żydzi, z tego co wiem, dzięki Grypsom, ci Żydzi się zachowali wspaniale, bo powiedzieli Niemcom, że oni tą kobietę widzą po raz pierwszy w życiu i tak dalej. To była Polka. To była Polka, jak się nazywała? Która Jadwiga Deneka, uczennica mojej matki, która była nauczycielką łaciny, greki i tak dalej, tej filologii starożytnej. I była uczennicą mojej matki, była niewiele od niej młodsza i była potem przyjaciółką mojej matki. I ona mnie, kiedy ja wyszłam z getta, Jacek to zorganizował świetnie, bo on był świetnym organizatorem. On znalazł pielęgniarkę w getcie, która miała przepustkę na aryjską stronę. Kiedy to było? To było w 1942 roku w sierpniu. To znaczy już po pierwszych akcjach, ale jeszcze to był bardzo dziwny moment, muszę do tego wrócić. Mianowicie, w pewnym momencie niemiecka obsługa obozów koncentracyjnych, szczególnie Treblinki, nie była taka liczna. I w pewnym momencie, kiedy oni chcieli uśmiercić Żydów podwarszawskich, musieli trochę przerwać te akcje w Warszawie. O tym pisze bardzo sensownie i pięknie żona Adolfa Bermana, już nie pamiętam, jak ona się nazywała, pisze w takim swoim dzienniku. Oni przerwali trochę tą akcję w Warszawie, chociaż to nie jest uwzględniane w dokumentach historycznych, bo to było chyba kilka dni, coś takiego. Ale Jacek to wykorzystał i ta kobieta, która miała tą przepustkę, Jacek mnie do niej zaprowadził, spotkaliśmy się na ulicy getta i ona mnie wyprowadziła na tą swoją przepustkę. Absolutnie nie kwestionowali ci strażnicy, że tak powiem, tego faktu, że ona mnie wyprowadziła. To było też wyjątkowe, bo moi koledzy, jeżeli wychodzili z getta, to tak, albo przez gmach sądów, albo z grupami pracowników żydowskich, no różnie. W każdym razie nikt nie miał takiego luksusu jak ja, że wyszedł oficjalnie, bez żadnego problemu. Pamiętasz ten moment? Pamiętam ten moment i zaraz wam opowiem dalej. Bo jak już wyszłam, to wszystko było zorganizowane przez Jacka. W którymś z budynków w pobliżu bramy getta czekała na mnie druga kobieta, która miała mnie dalej holować. To była też Polka, przyjaciółka moich rodziców,
góralka, która była pielęgniarką w szpitalu polskim, w szpitalu wolskim. I ona mnie wzięła za rękę, tą dziewczynkę, i pojechałyśmy tramwajem na drugi koniec Warszawy. Nikt nas nie ruszał, nikt nas o nic nie podejrzewał. Spokojnie pojechałyśmy w tym sierpniu na drugi koniec Warszawy do kolejnej kobiety, która mnie wzięła sobie na głowę. To była Jadwiga Deneka, właśnie ta uczennica i przyjaciółka mojej matki. I okazało się, że w jej mieszkaniu już czeka na mnie moja babcia Michalina, która widocznie wcześniej wyszła z getta. Bo ja jeszcze nie opowiedziałam bardzo ważnego momentu o babci Michalinie. Bo było tak, że tam, gdzie ja mieszkałam, to znaczy na Elektoralnej 12, to był budynek pod, niejako pod patronatem tej gminy żydowskiej i tych wszystkich władz. I tam nie wolno było wchodzić osobom niepożądanym, ani żebrakom, których nie brakowało w getcie, ani innym. Ale nagle stało się tak, że na dziedziniec wtoczyła się jakaś grupa żydowskich policjantów, którzy organizowali te zbiórki tych Żydów do pociągu na Umschlagplatz, ściśle biorąc, i po prostu oni mnie złapali. Bo ja wyszłam, nie wiadomo dlaczego, ze schowka, który był gdzieś tam pod kominem. Teraz nawet się zastanawiam, że ja weszłam na taką chobotliwą drabinę, nie bałam się, no widocznie się nie bałam. Co jest dla mnie trudne do uwierzenia. W każdym razie znalazłam się na dziedzińcu i zaczęłam głośno płakać. Zlękłam się. Jeszcze nie wiedziałam czego, ale się zlękłam. Babcia Michalina usłyszała mój płacz, poznała mnie po płaczu i natychmiast ze swojego schowka zeszła na dziedziniec. Zaczęła pertraktację z żydowskim policjantem, żeby mnie puścił na chwilę, że ja wezmę lepsze pantofle i tak dalej. Tymczasem została za mnie. To znaczy, mogła natychmiast potem zginąć na Umschlagplatzu, czy w pociągu do Treblinki, czy w Treblince. Ale ponieważ jej syn, a mój wujek, pracował w żydowskim szpitalu, który sąsiadował z Umschlagplatzem, więc jak się dowiedział, że jego mama jest na Umschlagplatzu, to dano jej biały fartuch, żeby udawała pracownika szpitala, i wyprowadzono ją z tego Umschlagplatzu, także nie zginęła, tylko wróciła do domu i w jakiś sposób potem wyszła z tego getta, bo zostałam ją na ulicy Obozowej. Chyba Obozowa to jest na Kole, chyba się nie mylę. I po prostu znalazłyśmy się dwie poza zasięgiem getta. Babcia była dosyć lekkomyślna i dziś moi koledzy, którzy byli w getcie, nie mogą wprost uwierzyć, że babcia uważała, nie zastanawiała się nad tym, że my nie mamy żadnych dokumentów, tylko zachowywała się tak jak inni Polacy. To znaczy chodziłyśmy na działkę tej Jadwigi Deneki, bo ludzie wtedy mieli bardzo dużo działek, żeby mieć co jeść po tej polskiej stronie.
I tam było bardzo dużo makówek. Ja to pamiętam, że tak dużo maku jadłam. I piękne pomidory. I dla dziecka z getta to było sensacją. Bo te piękne pomidory, które pamiętam jeszcze dziś, i te makówki, które się otwierało i zajadało ten mak. Nie wiem, dlaczego ten mak był tak popularny wtedy, ale był. Nikomu nie przyszło na myśl, że to jest narkotyk w ogóle. Skąd? I to, co opowiadam, to jest o tej babci, która ryzykowała sobą, żeby mnie uwolnić. I rzeczywiście ci policjanci już mnie nie szukali. Chociaż wydawało nam się, że będą mnie szukać. I moja żona, mego wuja, schowała mnie do takiego dużego pudła, bo ona pracowała w aptece getowej. Właściwie to był skład apteczny, jak pisze Leociak, pewnie ma rację. I tam, gdzie jest apteka, to zawsze są pudła. To czy w czasie okupacji, czy w czasie pokoju, to zawsze jest charakterystyczne dla tych pomieszczeń, więc ona mnie schowała do dużego pudła, ale nikt mnie nie szukał w tym pudle już. I po prostu Jacek zrozumiał, że trzeba mnie wyprowadzić z getta. Bo była taka tendencja w getcie, dziś się znam i rozumiem, że przede wszystkim trzeba ratować dzieci. Czy tu chodziło o to, żeby ratować substancje narodu, czy chodziło o to, że dziecko się nie wywinie, jeżeli będzie jakaś niebezpieczna sytuacja, nie wiem. Ale mówił o tym nawet dużo lat po wojnie Marek Edelman, że trzeba było ratować dzieci. To był pierwszy nakaz. I dzisiaj, kiedy mówi się dużo o ratowaniu Żydów przez Polaków, zapomina się o tym, że najbardziej ratowali nas Żydzi, żydowscy rodzice, żydowskie babcie, żydowscy dziadkowie. To byli nasi ratownicy z pierwszej linii frontu. Ci polscy ratownicy byli też bardzo ważni, ale oni przyszli później. Oni nie byli w momencie największego zagrożenia. I dopiero teraz Basia Engelking mówi o tym też, że jednak przede wszystkim trzeba widzieć żydowskich ratowników. Ale to przyszło później, to znaczy ta świadomość, że bez żydowskich ratowników nie byłoby kogo ratować, po prostu. No więc tak, to już jest taki duży epizod mojego życiorysu, ale to jest jeszcze ciągle wczesne dzieciństwo. No wróćmy do babci Michaliny, bo mówiłaś, że byłyście z babcią już po aryjskiej stronie i co się stało dalej? No więc ja nie wiedziałam, co się z nią stało, ale ona cały czas myślała o mnie. Więc pewnego dnia, kiedy ja byłam w takim znowu innym domu dziecka, to się nazywało Pogotowie Opiekuńcze imienia księdza Bodłena, nagle przychodzi babcia. Ja byłam tym przerażona i pytam ją, jak ona się przedstawiła. A ona mówi, jako twoja babcia. Ja mówię, jak mogłaś? Przecież oni mają zanotowane, że ja nie mam żadnych krewnych, żadnej rodziny. Jak mogłaś być moją babcią? Babcia na to chyba nie odpowiedziała i przyniosła coś niebywałego dla
dziewczynki z getta przyniosła pudełko ciastek. Ja chciałam, żeby ona jak najszybciej poszła. Ja się bałam tej sytuacji. Ja nie byłam bohaterskim dzieckiem, które ryzykuje, które chce myśleć o swoich bliskich. Nie. Ja myślałam niestety o sobie. To wstrętne jest, ale taka jest prawda. Więc jakoś tam się pozbyłam i już jej więcej w życiu nie widziałam. Ale dowiedziałam się. Ona się ukrywała jakiś czas u Basi Wardzianki, tej pielęgniarki, góralki, osoby zaprzyjaźnionej z moimi rodzicami sprzed wojny, z ich góralskich wypraw, bo taka była moda i mnóstwo Żydów, inteligencji wybierało się do Zakopanego i to było tanie. To było tanie, bo ci górale byli biedni i to nie byli ci górale, to byli jacyś, nie wiem, ich jakiś przodkowie, coś. No w każdym razie babcia była w szpitalu u Basi Wardzianki. I po wojnie Basia mi opowiedziała, że w pewnym momencie babcia postanowiła wrócić do getta. Basia jej to odradzała, czemu ja wierzę, ale nie zdołała jej odradzić do końca. I pewnego dnia babcia znika. I nie wiemy, czy zginęła po drodze do getta, czy nie doszła do getta, czy jej los został przypieczętowany w getcie, bo naszej rodziny już tam raczej nie było, bo ci, co byli, to albo wyszli, albo zginęli. Bo jeśli chodzi o tych, co zginęli, to jest jeszcze jeden istotny epizod, bo pewnego dnia, kiedy jeszcze byłam w getcie, na tej elektoralnej, babcia przyniosła takie smakołyki getta, owomaltinę i kakao. Okazało się, że przyniosła to z mieszkania swojej siostry przyrodniej i jej matki, których już nie było. Sądzę, że one już były w Treblince. I że babcia pomyślała, że szkoda, żeby to się zmarnowało, więc poszła tam, nie wiem dokładnie w jakich okolicznościach, i przyniosła te cuda. Także babcia najprawdopodobniej zginęła w czasie swojej wędrówki do getta. Babci nikt na ogół nie zaczepiał na ulicach, bo ona miała wygląd takiej starej inteligencki polskiej, bo właściwie tak żyła i tak wyglądała. To nie był wygląd starej Żydówki, ani żadne akcesoria nie świadczyły o tym, więc tak to było po prostu. Ja mogę powiedzieć jedno. Wszyscy moi bliscy, którzy zginęli, nigdy nie wiedzieli, że zginą. Nigdy tego nie zakładali. Nie żegnali się ze mną, kiedy widzieli mnie po raz ostatni, bo nie żegnali się ze mną. Teraz mi się to wydaje bardzo nie w porządku z ich strony, że oni powinni byli zakładać, że mogą zginąć i powinni byli zostawić mi jakieś przesłanie. Nic z tych rzeczy. Moja matka zostawiła mi takie przesłanie, żeby się skomunikować z jej bratem. Ale to nie dotyczyło jakby jakiejś filozofii życiowej.
chociażby w wydaniu dla tego dziecka. Ja uważam, że zostałam bardzo poszkodowana, że wszyscy zginęli, ci, których kochałam, a kochałam tych najważniejszych, więc wszyscy zginęli. Mój ojciec zginął w warunkach zupełnie nie do wyjaśnienia, bo dostał powołanie do wojska sowieckiego, bo miał radziecki paszport. I kiedy ja wróciłam do Białegostoku, już na początku władzy niemieckiej, moja matka na pytanie moje, gdzie jest ojciec, powiedziała, dostał powołanie do wojska. Ja tego dłużej nie sądowałam. Ja miałam 9 lat. Nie byłam żadnym cudownym dzieckiem. Byłam bardzo przeciętnym, inteligenckim dzieckiem, nie nadzwyczajnie rozwiniętym. Także mnie to nie przyszło do głowy, że trzeba drążyć, że trzeba pytać dalej, że trzeba coś ustalać. To mi w ogóle nie przyszło do głowy i w ten sposób właściwie wszystkich straciłam, dlatego że również straciłam również tą Jadwigę Denekę, polską opiekunkę, która była nadzwyczajna, która pisała do mnie listy tam do tego zakładu zakonnego i która w pewnym momencie skomunikowała się z przełożoną tego zakładu z prośbą, żeby mnie gdzieś przenieść. Bo obawiała się, że jeżeli wpadnie w ręce Niemców i będzie torturowana, to może zdradzić miejsce mojego pobytu. To było bardzo logiczne z jej strony, ale nasza przełożona powiedziała jej, że tylko tam może być o mnie spokojna, że nigdzie mnie nie przeniesie, tylko mnie wykreśli z ewidencji. I wykreśliła mnie z ewidencji i nikt mnie tam nie szukał potem. Ale gdzie ci nie szukali? Mimo, że ta Deneka zginęła, że była rozstrzelana gdzieś na gruzach getta, to mnie nikt nie szukał. Chociaż nie wiem, czy ona wytrzymała, żeby nie powiedzieć. Nie wiem, bo to było strasznie trudne. Kiedy się było torturowanym i tak dalej, a mieli powody ją torturować, bo złapali ją przy tej grupie Żydów, których ta grupa polska socjalistów karmiła, wynosiła nieczystości, więc łatwo było rozpoznać, że tam ktoś jest, skoro wynosili nieczystości i drukowali pismo nielegalne. No po prostu konspiracja idiotów. No tak to można nazwać, dlatego że no nie, tak się nie konspiruje. To nawet ja to wiem, że tak nie wolno. Że nie wolno skupić w jednym miejscu wszystkich po prostu niebezpieczeństw, a oni skupili. Myślano podobno o wyciągnięciu jej chyba z Pawiaka, ale to nie doszło do skutku, bo to musiałyby być wielkie żydowskie pieniądze na to, tak jak w przypadku Sendlerowej. Została wyciągnięta dzięki żydowskim pieniądzom, bo żadnej innej drogi nie było. Ale to wymagało wielkich pieniędzy i nie dla każdego to załatwiano. Ona nie była osobą aż tak uznaną, żeby dla niej zdobywać specjalne fundusze.
bo tak by trzeba było. Także wszyscy zginęli. O Jacku dowiedziałam się po wojnie w jednej książce, że zginął w partyzance, ale nikt tego nie potwierdza, nikt tego nie wie, więc wcale nie wiemy, czy dotarł do partyzantki, bo owszem, kontakt był, bo Henio Woliński, który był w AK szefem referatu żydowskiego, a był z naszą rodziną spowinowacony, bo jego żona była Żydówką, co on ukrywał resztę życia, ona ocalała. Więc Henio Woliński mówił mi, że Jacek może sobie znalazł jakiś kontakt. No jak znalazł kontakt, kiedy dwóch ludzi umówiło się z nim w parku na Saskiej Kępie i od tej pory nikt o nim nie słyszał, nie wiedział. I nie jest wykluczone, że to była nieodpowiednia partyzantka, że oni mu zdjęli głowę, ścieli głowę, że to było jakiś NSZ czy coś. Nie wiemy, nie mamy pojęcia, więc straszną rzeczą jest to, że ja ocalałam, ale właściwie nikt z moich bliskich nie ocalał. I właściwie to jest takie przekleństwo swoiste, bo mi się teraz wydaje, że ja ocalałam dzięki ich śmierciom. To jest nonsens, bo to nie miało bezpośredniego związku, ale im jestem starsza, tym bardziej myślę z przerażeniem o tym, na jakiej zasadzie ja ocalałam, dlaczego akurat ja, a nie kto inny z tego grona. No, to jest bardzo ciężkie i to bardzo mnie dręczy, bo dawniej cieszyłam się tym, że żyję, ale teraz nie jestem pewna, czy tym się mam cieszyć, czy wprost przeciwnie. No, ale powinnam jeszcze opowiedzieć może trochę o tych ludziach, z którymi się zetknęłam i którzy tyle dobrego właśnie świadczyli, bo rodzice byli w tej grupie inteligencji żydowskiej, która uważała, że ma polskie korzenie i nic innego. No i ci Polacy, przyjaciele się sprawdzili. Oczywiście, ale to było za mało na to, żeby ocalać. To było za mało, bo warstwa Polaków pomagających była bardzo wąska. Teraz się mówi, że była bardzo szeroka, ale była bardzo wąska. Więc kto by to brał na siebie? Kto by to brał na siebie? Ja myślę, że ta Jadwiga Dyneka, uczennica mojej matki, też nie wzięłaby tego na siebie, gdyby nie to, że w 1939 roku umarła jej córeczka. Więc jej na życiu już specjalnie nie zależało. Mąż był gdzieś w oflagu. Po prostu myślę, że ona na całego poszła w konspirację, bo jej już na życiu nie zależało. Jakoś tak. A babcia Michalina nie wytrzymała, że nie ma jej córki, że nie ma jej syna, że nie ma jej siostry przy żonie i tak dalej. No, całego tego szeregu śmierci i nieszczęść. Ale te śmierci, te nieszczęścia, to był taki typowo żydowski los. To rzadko mogło być inaczej. Ale o tych lalkach miałam jeszcze powiedzieć właśnie. Więc ja za nikim nie tęskniłam,
I właściwie to moje pobyty w tych domach dziecka nie były związane z moją tęsknotą, cierpieniem za kimś. Nie. Nie umiałam. Myślę, że było bardzo niefortunne wychowanie inteligenckiego dziecka, w którym w ogóle nie rozwijano uczuć, tylko rozwijano rozum, jakąś wiedzę o życiu, która była niewątpliwa, ale zupełnie abstrahowano od przeżyć wewnętrznych. Myślę, że to była w ogóle taktyka taka. I ja tęskniłam tylko za lalkami, więc to jest bardzo dziwaczne, ale prawdziwe, że mnie brakowało lalki w tym całym odosobnieniu. Ja napisałam o tym kiedyś, bo ta Jadwiga Deneka pytała mnie, co ja bym chciała dostać i ona o mnie bardzo dbała na swój sposób. Ja napisałam, że chciałabym mieć lalkę. Ona była bardzo oburzona. Napisała mi, że i tak sobie ledwo radzę, to co by dopiero było, gdybym miała lalkę. Ja się na nią obraziłam, chociaż ona mi uratowała życie, ale byłam na nią wściekła. I byłam na nią wściekła wiele lat, aż parę lat temu pewna moja przyjaciółka powiedziała, że to głupota, że przecież ona wiedziała, że ja powinnam skupić wszystkie siły na dążeniu do ocalenia. Że jeżeli bym się zajęła lalkami, to bym się nie zajęła swoim ocaleniem. Że w ogóle czepiam się jej niesprawiedliwie. No i doszłam do wniosku, że ta moja przyjaciółka chyba ma rację. To nie Żydówka. Nie Żydówka, osoba z takiej polskiej rodziny, chociaż nietypowej, bo kaszubskiej, która miała z Polską trochę na pieńku też. Więc nie wiem, co mam jeszcze mówić, bo się troszkę zmęczyłam. Kasiu, powiedziałaś mi kiedyś, że zostałaś nauczona kłamać, żeby żyć. To trzeba rozwinąć. Tu chodzi o to, że prawda, którą posiadała taka żydowska dziewczynka, była nie do przekazania, bo groziła po prostu śmiercią. I teraz może ci nie powiedziałam dokładnie, że jest taka nasza koleżanka, która opowiada, jak nauczycielka na kompletach uczyła ich kłamać. No uczyła ich tak, no powtórz, ja nie jestem Żydem, ja nie jestem Żydówką, powtórz to. I ta moja koleżanka twierdzi, że ta nauczycielka chyba pomogła jej przeżyć wojnę. Ja takiej nauczycielki nie miałam, ale przyniesiono mi metrykę Ireny Dąbrowskiej. Podobno już nie żyła ta dziewczynka, była rok ode mnie starsza. To była metryka wzięta z kościoła na Targówku. Ten kościół podobno spłonął, czy jakoś tam przepadł w czasie wojny. Ja próbowałam się dowiedzieć, jaki ksiądz mógł dać tą metrykę. Powiedziano mi o jakimś księdzu Kubiaku, ale nie było żadnej pewności, bo ten ksiądz już dawno nie żył, a jego nagrobek nie mógł tego ujawnić. Więc nie wiadomo kto. Metrykę przyniosła Jadwiga Deneka.
ona miała kontakt z podziemiem, także z kościelnymi placówkami, które pomagały w ukrywaniu Żydów. No nie czarujmy się, naprawdę tak było. I dzięki Bogu, że było, bo sporo ludzi w ten sposób mogło ocaleć. To wszystko było takie dziwaczne, bo z jednej strony ten kościół był przeciw Żydom, a z drugiej strony drugą ręką pomagał. Więc wiesz, trudno powiedzieć, jednoznacznie określić rolę tych elementów, bo moje zakonnice, które nas ratowały, na pewno teoretycznie Żydów nie lubiły, ale praktycznie pomagały, więc to jest nie do rozszyfrowania wszystko, nie do rozszyfrowania, bo nasza zakonnica, ta przełożona, główna w tych Turkowicach, dobrze się znała z panem Jarmulskim. Pan Jarmulski to był inspektor ze strony środowisk spółdzielczych, który przed wojną był jakimś szefem tych placówek. Ale Niemcy go pozostawili na tym stanowisku, bo nie chciało im się czegoś zmieniać. A jak on pozostał na tym stanowisku, to on działał, jak przystało na Polaka. To znaczy, on był w dobrej komitywie z naszą przełożoną, a ona nie bała się niczego, bo ona pochodziła z rodziny Tatarów polskich. I to są dzielni ludzie. I ona po prostu się niczego nie bała, Niemców też. I no pani Jarmulski mówiła, no niech pan zobaczy, gdzie tu są te żydowskie dzieci. A on tak nie żartował, to raczej ona żartowała. I mówił, no chodzi o to, żeby miały w porządku aryjskie papiery. O to mu chodziło. On miał żonę, żona była w ciąży, nie wiem, czy to nie było drugie dziecko, w Lublinie. I na zdjęciu przedwojennym on ma w klapie mieczyka. Ja myślę, że on był członkiem takiej organizacji z tym mieczykiem, słuchajcie. Czyli? Że to była organizacja taka, jak najbardziej nam nieodpowiadająca. Ale czyli? Przyszło co do czego, była okupacja, on ratuje Żydów. Bardzo ostrożnie, bardzo ostrożnie. Ale to dobrze, że ostrożnie i że żąda, żebyśmy mieli dobre aryjskie papiery, bo uważa, że to chroni. I naprawdę on był współpracownikiem jakby Jana Dobraczyńskiego. A Dobraczyński to jest jeszcze osobna historia, bo to jest antysemita, który ratuje dzieci żydowskie. No słuchajcie, gdzie można znaleźć, tylko w Polsce chyba, taki splot, że jest antysemita. Przed wojną jest autorem różnych tekstów antyżydowskich, a w czasie wojny, ponieważ on zna te zakonnice, bo on kiedyś był tam szefem jakimś, więc on korzysta z tej znajomości zakonu i umieszcza dzieci żydowskie. No słuchajcie, kto taki splot zniesie? Tylko Polak. Tylko Polak,
może być takim wariatem, prawda, w jakimś sensie, że on jest i antysemita, i ratownik, no jednocześnie, jednocześnie i wcale nie czuję, żeby to były funkcje, które się nawzajem wykluczają. Jeszcze chcę powiedzieć, że jak ja przystąpiłam do robienia tych medali dla sióstr, a jest ich dużo, bo cztery, to żaden zakład tego nie ma w Europie, to pomyślałam od razu o Dobraczyńskim, że jemu się też należy. I pochodziłam do Sendlerowej, pochodziłam do Michała Głowińskiego, jeszcze do kogoś. Myśmy wszyscy napisali wniosek do Yad Vashem i on dostał ten medal sprawiedliwego, tylko on już był prawdopodobnie niewidomy. Ktoś mi to opowiadał, że na tej gali rozdania tych dyplomów on mnie szukał podobno, no ja byłam akurat w Konstancinie czy gdzieś, już nie wiem, także mnie nie znalazł, ale on miał jeszcze tą satysfakcję przed śmiercią. Bo on miał życie wtedy bardzo nieszczęśliwe, ponieważ on, wiecie, on stanął za Jaruzelskim wtedy, kiedy wszyscy się odwrócili, kiedy wszyscy mieli zupełnie inne pomysły i jego dzieci dorosłe się podobno przeciwko niemu obróciły. Tak słyszałam, dokładnie nie wiem. Więc daliśmy mu jeszcze, ci żydowscy wychowankowie, daliśmy mu ostatnią w życiu satysfakcję. Tak się cieszę, że to się stało, że nam się to udało zrobić. Jemu się to bardzo należało, bardzo mu się należało. On niestety w swoich pamiętnikach niedużo pisał o tych sprawach, a miał bardzo dużo do powiedzenia. I zachowała się taka relacja, sięgam tu wstecz, gdzie w jakimś momencie władze niemieckie widzą masę dzieci żebrających po aryjskiej stronie. Ale jak zgromadzili te dzieci, to się okazało, że większość to są dzieci żydowskie. I chyba Dobraczyński to wskórał u tego Niemca, który był tam jakimś szefem czegoś, już nie pamiętam, że tym dzieciom się należała śmierć, ale jej nie wykonano, bo za przejście nielegalne na aryjską stronę. Nie wykonano i po prostu dzięki Dobraczyńskiemu nawiązano kontakt ze starym doktorem Bieciewskim. Czyli z Januszem Korczakiem. Tak. I powstał taki pomysł, żeby te dzieci tego samego dnia przenieść do getta. No i te dzieci, które trafią do getta, już nie podlegają restrykcjom. Wszystko wbrew przepisom hitlerowskim jednak. I teraz piszę o tej akcji Dobraczyński, bo on oczywiście znał starego doktora sprzed wojny. Tacy ludzie, którzy byli społecznikami, po tej czy po tamtej stronie się znali. To był mały świat. I on pisze o takiej dziewczynce, bo on chyba przeprowadzał te dzieci, tak, w kontakcie, jak on się nazywał, ten stary doktor? Janusz Korczak. Co? Janusz Korczak.
Tak. W kontakcie z Korczakiem następuje wyprowadzanie dzieci, tej grupki żydowskich dzieci, chyba tam przez mur, gdzieś nie pamiętam, gdzie to było takie miejsce, że to było do zrobienia. I jest taka żydowska dziewczynka, która też podlega temu prawu. I ona mówi taką nieudolną polszczyzną do Dobraczyńskiego. Nie do widzenia, tylko do widzenia się z Panem. Coś takiego mówi, co wskazywało na jakąś kalkę z języka jidysz. Tak, do zobaczenia się z Panem, do widzenia się z Panem, już nie pamiętam. Ale rzuciło mi się to w oczy, że to była celna akcja. Oczywiście. Wielu ludzi tego nie rozumie, bo mówią, że trzeba było te dzieci wyciągnąć, żeby one już były umieszczone w polskich placówkach. Ale to było dużo za wcześnie. To nie był moment likwidacji getta. Mówimy o tej okupacyjnej rzeczywistości, która no niosła różne problemy, niekoniecznie od razu śmierć. Zależy, kto działał. I po wojnie wiem, że Dobraczyński napisał dobrą opinię temu niemieckiemu lekarzowi, który jakoś uczestniczył w tych rokowaniach w związku z gettem. I ktoś się na to oburzał, ja już nie pamiętam kto, ale to się nie ma co oburzać, bo po prostu ten skromny krok, który wykonał ten niemiecki lekarz, całkowicie wbrew prawu niemieckiemu, był już wielkim krokiem, bo już uratował ileś tych dzieci. A tego nikt nie bierze pod uwagę, tylko takie sztywne normy biorą pod uwagę, wiesz? Ja się z tym nie mogę zgodzić, bo ja uważam, że każde uratowane życie to już jest wielki plus dla tego Niemca, że akurat to nie był krwiożerczy Niemiec, który chciał zabijać, bo było mnóstwo urzędników niemieckich, którzy po prostu sprawowali tam swoje urzędy. Są takie zagadkowe postacie, bo słuchajcie, ten Niemiec, który pomógł ocaleć Szpilmanowi, rzeczywiście ratuje człowieka, tylko że to już był koniec wojny. A teraz trzeba się przyjrzeć jego działalności wcześniejszej. On był w Mińsku Mazowieckim i tam o nim źle mówiono. Sprawiedliwie czy niesprawiedliwie? W każdym razie tam była rodzina Agnieszki Holland. I tam czytałam taką relację, że ta ciotka ocalała, była gdzieś schowana, ale ten chyba ojciec rodu nie mógł patrzeć, jak ten Niemiec bije, czy Ukrainiec bije Żydów i wszedł w to. No i oczywiście zginął zaraz. Więc trzeba tutaj indywidualnie rozpatrywać różne rzeczy, ale myśmy zaczęli od tej nauczycielki, która uczy kłamać, ale właściwie nas wszystkich nauczono kłamać, bo ja też nie byłam Ireną Dąbrowską i ciągle się myliłam, w którym roku ta moja niby matka
się urodziła, bo mnie się to plątało, bo ja wiedziałam o swojej matce, ale tu była jakaś druga matka, z którą nie umiałam sobie poradzić za bardzo. I gdyby ktoś był dociekliwy, to by mnie złapał na tym, ale nie było tych dociekliwych na mojej drodze akurat. Nie było, więc się to uchowało. A jak znalazłaś się w Turkowicach? Bo byłaś w zakładzie Bowdena w Warszawie i właściwie jak to się stało, że znalazłaś się w Turkowicach? Jak długo byłaś w tym zakładzie w Warszawie? No najpierw. Więc tak, ja byłam w tym pogotowiu opiekuńczym dla dzieci imienia Budłena. I w jakimś momencie przyjechała zakonnica z Turkowic wziąć jakieś dzieci. I wzięła nas chyba kilkoro. Nie wiem, czy wśród nich było jeszcze jakieś żydowskie dziecko, nie mam pojęcia. Ona też, jak ją pytałam po wojnie, to ona też nie wiedziała. I ona nas wiozła. To był szlak okropny, bo pociągami, z przesiadkami, z nocowaniem w takiej izbie dworcowej, chyba w Rejowcu, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. I wreszcie kolejką wąskotorową do Turkowic, gdzie był ten plakat, o którym wam mówiłam. I gdzie było bezpiecznie, ciepło, napalone i jako tako z jedzeniem. No bez porównania, lepiej niż w jakimkolwiek getcie. To w ogóle się nie da porównać. Bo zakonnice bardzo dbają o różne uprawy i są bardzo gospodarne, bardzo. Powiedziałabym, że wyjątkowo. Więc Niemcy nie dopuszczali do tego, żeby były obiady dwudaniowe. Ale to się nazywało Eintopf i to była zupa, ale w niej coś jeszcze pływało. Więc to nie był aż taki głód, jak głód getowy. Nie da się porównać. Poza tym coś było na polach. Poza tym nasi chłopcy kradli buraki cukrowe, które wieziono do jakiejś cukrowni. I nie wiem, kto je dostarczał dziewczynkom, bo u nas pojawiły się te buraki cukrowe, które były przypiekane na takim piecyku, gdzie się paliło trocinami. I to był dla nas przysmak wielki, burak cukrowy, słodki. Wiecie, to było coś. Także życie w domu dziecka polskim było nieporównanie lżejsze niż życie żydowskiego dziecka w żydowskich jakichś takich strukturach. A z kim byłaś związana tam w Turkowicach? Mówiłaś kiedyś o siostrze Irenie. O siostrze Irenie, więc słuchaj, ja właśnie powinnam tu powiedzieć, że ja napisałam o siostrze Irenie taki szkic, który ukazał się w jednym z naszych tomów, pod tytułem Siostra Irena czuwała nade mną. Ale z siostrą Ireną jest w ogóle ciekawa historia. Prosta kobieta ze wsi, która okazała się bardzo utalentowaną osobą. Robiła nam zdjęcia, mnie też, żydowskiej dziewczynce. W ogóle nie brała tego pod uwagę. I robiła nam zdjęcia, robiła przedstawienia. Co jeszcze? Spała z nami w jednej sali, tylko siostry mają jakiś taki nakaz, żeby być osobno, więc tam były chyba tam były właśnie
takie nie kotary, tylko może wiesz, te, no wiesz, to czym się oddziela jakąś część pokoju, wiesz. Parawany. Ale była z nami w tej samej sali. To dawało wielkie poczucie bezpieczeństwa. Wieczorem wszystkieśmy się modliły. I to dawało szalone poczucie bezpieczeństwa, te modły wspólne. Myślę, że wszystkie dzieci w gruncie rzeczy wierzyły w Boga. I ten Bóg roztaczał nad nami jakiś parasol ochronny. To niesłychane. Pamiętam, miałam swoje łóżko, to było bardzo dużo. Własne łóżko. Były dzieci, które się moczyły w nocy. Były tam problemy. Ja akurat nie, bo byłam z normalnego domu, więc ja już byłam dawno nauczona wstawać w nocy i tak dalej. I tak dalej. I teraz jeszcze warto by powiedzieć o tym, jak między sobą te żydowskie dzieci się zachowywały. Bo tak, w mojej grupie starszych dziewczynek była taka Stasia Janowska. Ona jest dziś emerytowaną lekarką w Ameryce, w tym mieście, nie Nowy Jork, tylko no to na B, takie piękne miasto, Orety, nie pamiętam w tej chwili, no nic. W każdym razie Stasia była czarna, była wysoka, była starsza ode mnie. I Stasia mnie przyłapała na tym, że ja mówię, że widziałam jakieś plakaty na bazarze w Warszawie, a Stasia wiedziała, że te plakaty są w getcie. Ja tego nie pamiętałam. Więc Stasia mnie wzięła i zaczęła mnie podpytywać. I ja nie wytrzymałam i się ujawniłam przed nią. Słuchajcie, ona mi chyba uratowała życie, dlatego że jak ja jej opowiedziałam już, że tak, to ja już nie miałam potrzeby opowiadania innym. Już komuś opowiedziałam. A ona czuwała nade mną z daleka, to znaczy powiedziała, nie wolno ci nikomu tego mówić, nie wolno. Ja nie jestem Żydówką o sobie, ja to widziałam, jak przejeżdżałam przez getto, tak? I w tym duchu. I to się odbywało, tam było pięknie zielono wszędzie, nie było żadnego przemysłu, nic nie zatruwało powietrza. I ja pamiętam, że myśmy obie siedziały na ławce, a wokół było to, co rośnie na biało. Nie pamiętam w tej chwili, coś rośnie na biało, to znaczy są dwie takie rośliny. Jedno to duże krzewy. Nie pamiętam w tej. Nie. Jaśmin? Nie, to jeszcze coś innego było. Ale w każdym razie to tak pachniało fantastycznie. I jeszcze trzeba powiedzieć, że było tak, że siostra Irena intonowała piosenki po południu. U nas nie było światła w zakładzie. I były karbidówki i to nam starczyło. Ale po południu robiło się ciemno i nie było co ze sobą robić. Więc siostra Irena po prostu była swoistym wodzirejem i prowadziła te pieśni, a myśmy mieli świetlicę i myśmy chodzili,
po tej, chodziły właściwie, bo to dziewczynki, po tej świetlicy śpiewając, było wesoło. Było wesoło, wydawało się, że jest bardzo bezpiecznie, chociaż dookoła w lasach byli partyzanci różnej maści, bardzo. Tam ktoś ginął, ktoś się odnajdywał, bardzo dużo się tam działo. Jest książka, która trochę o tym opowiada. To jest książka Jana Dobraczyńskiego na Jeźdźcy. Książka kompletnie dziś zapomniana, zdyskwalifikowana, ale w tej książce są prawdziwe reportaże z Turkowic. Jest siostra Irena pod własnym imieniem, jest siostra przełożona. Jest niezwykła książka, bo w jakiejś mierze jest to prawdziwa książka o nas. Zupełnie zapomniana. Ja ją przypomniałam, ale znowu koleżanka, która pisała o tych naszych wspomnieniach, znowu mi wycięła, bo powiedziała, że to jest, tak nie dotyczy i tak dalej, więc ja się już z tym zgodziłam, ale powinnam osobno chyba napisać o tej książce Dobraczyńskiego, bo on był gościem sióstr i on był w wojsku, ale on się nie znalazł w Katyniu, bo siostry mu dały cywilne przybranie. Kasiu, chciałam się, bo zaczęłaś mówić o kontakcie z innymi dziećmi w sierocińcu, w zakładzie sióstr w Turkowicach. Powiedz mi, czy kiedyś, bo to mnie jakoś intryguje bardzo, czy zastanawiałaś się, które z tych dzieci są żydowskimi dziećmi? Tak. Powiem wam coś śmiesznego. Byłam w Turkowicach, kiedy miałam już 12 lat, a nawet chyba zaczęłam 13, tak. Oczywiście, że się zastanawiałam i bezbłędnie określałam. I teraz moją troską było, żeby one przeżyły. Więc to się może wydać dziwaczne, bo to jest mała dziewczynka, która nie ma nic do gadania, a jednak wszystkie dzieci, ale nie dużo rozszyfrowałam. Rozszyfrowałam Michała Głowińskiego, bo on się ciągle modlił w kaplicy. A teraz w ogóle jest niedowiarkiem kompletnym. I po tym go rozpoznałaś, czy jeszcze po czymś? Ja go rozpoznałam po głowie, bo on miał takie jajko jako głowę. Przepraszam cię, Michale, ale to było takie rude jajko i polskie dzieci nie miały rudych włosów w ogóle wtedy, tylko żydowskie. Naprawdę być rudzielcem to być Żydem było. I on miał bardzo ciężkie przejścia tam, bo byli chłopcy, no takie łobuzy, antysemici i nawet chcieli go dać w ręce Niemców, ale on miał refleks. I ten Michał, taki chłopczyk zahukany tam okropnie, poszedł, kiedy oni mu powiedzieli, że go wydadzą jutro w ręce Niemców, takich dwóch braci było, nie pamiętam ich nazwiska, to on poszedł do siostry Róży, która była wychowawczynią ich grupy i się poskarżył. Siostra Róża poszła do siostry przełożonej, która wezwała na dywanik tych chłopaków. I coś im takiego powiedziała, że oni już zrezygnowali z tego zdemaskowania Michała. A czy jako dziewczynka wiedziałaś, że chłopcy są bardziej łatwiejsi do odkrycia, nie, że są chłopcami? Nie, nie miałam pojęcia, że są obrzezani. Teraz myślę sobie, Boże, jak oni byli w niebezpieczeństwie, ale wtedy nie miałam o czymś takim pojęcia. W mojej rodzinie o żadnych zwyczajach żydowskich się nie mówiło.
bo to byli czystej krwi Aryjczycy w ich mniemaniu, więc gdzie by mówili, wiesz, na 200%. Ja jeszcze chciałam wam powiedzieć, że jak pierwszy raz Golda Tencel zbierała zdjęcia do wystawy i ciągle widzę ich twarze, wystawy, która otwiera się moim rodzinnym zdjęciem, jest to zdjęcie mego wujka z moją matką. Jurka właśnie. Jacka z Wandą. A drugie takie zdjęcie mam w domu, to znaczy tam jest na odwrót. Tam jest moja matka i Jacek. Bo to zdjęcie, które jest u Goldy, to jest Jacek i moja mama. Ja od niej tego zdjęcia nie odbierałam celowo, bo ja uważam, że to jest jej wielka zasługa, że ona nadała nowe życie moim bliskim. Naprawdę nadała im nowe życie. Oni na całym świecie byli na wystawach i napisał do mnie jeden człowiek z Bostonu, że on Jacka pamięta z getta, bo Jacek mu pomagał przygotować się do matury z fizyki czy z matematyki. I teraz ten człowiek napisał, ja pamiętam, co opowiadał Jacek o swoich przygodach w górach, w Tatrach. Mogę pani napisać? To ja do niego w te pędy napisałam, żeby to mi napisał. Nie napisał już. Był bardzo stary. Myślę, że umarł. Ale ja ten list mam. Ten list, który dowodzi, że Jacek w tym getcie był. Że Jacka ktoś znał. Bo Jacek, jak się okazało z tego listu, był zastępcą jego matki w getcie, która była zaopatrzeniowcem szpitala. A Jacek był zastępcą zaopatrzeniowca szpitala. I teraz się wyjaśnia, dlaczego ja miałam tak co jeść w getcie warszawskim, bo Jacek był zaopatrzeniowcem. No nie czarujmy się, dbał o swoich bliskich. Więc wszystko to jest dziwne, wszystko to jest niepojęte. I teraz patrzcie, jestem na polonistyce, na pierwszym roku, opowiadamy jakieś swoje życiorysy, mówię o Turkowicach, podchodzi do mnie Michał Głowiński, zyskał na reformie szkolnej, bo i wtedy była, 2 lata. Chociaż był młodszy ode mnie, to się znalazł na tym samym roku studiów. I teraz jest taka rzecz, Michał jest naprawdę bardzo wybitnym intelektualistą, wybitnym pisarzem, wybitnym naukowcem, no w ogóle same wybitności. W ogóle nie można po nim poznać, że był tym zahukanym chłopczykiem żydowskim, ale miał takie szczęście, że rodzina ocalała. Matka pracowała gdzieś jako służąca. Ojciec nie wiem dokładnie gdzie. Ocalały mu jedna babcia z dziadkiem. Ocalała mu kuzynka, kuzyn i 2 ciotki. Więc szalone szczęście. Szalone szczęście. Ludzie z Pruszkowa, takie dobre żydowskie mieszczaństwo, akceptowane tam, mieli interesy z Polakami i naprawdę Michał znalazł się u tych rodziców po wojnie i miał normalne życie. Bardzo mu zazdroszczę, bo miał zupełnie normalne życie. Wprawdzie matka psychicznie trochę nie domagała, ale ojciec to wynagradzał, a dziadek, słuchajcie, co za historia. Dziadek, który miał
chyba handlował drewnem. Dużo Żydów przed wojną handlowało drewnem. Mówiła mi o tym ciotka. I ten dziadek, słuchajcie, znalazł na strychu księgę rachunkową i zaczął chodzić po Polakach, którzy mu byli winni coś przed wojną. I brał tego Michała, tego chłopczyka, ze sobą i Michał z dziadkiem chodzili. I teraz różne, trafiali na różne reakcje, bo niektórzy ludzie ich mogli wyrzucać, ale inni tłumaczyli się, wiesz, usiłowali tłumaczyć wartość ówczesnych pieniędzy na wartość tych późnych pieniędzy. Słuchajcie, to jest w ogóle nie do uwierzenia. I tak, Michała rodzice, jak mówię, takie zacne mieszczaństwo żydowskie, oddali na przechowanie Polakom różne rzeczy. Wszystko dostali z powrotem. Obraz Zajtelbojmów, porcelanę rodową, wszystko dostali z powrotem. Nic im nikt nie wziął z tego, co dali na przechowanie. I teraz ja mam jedną teorię, którą wam zaraz wyłuszczę. Bo drugą taką rodziną, gdzie też nikt nic nie wziął, była rodzina mojej koleżanki z Konina. Też zacne mieszczaństwo, solidne. I po wojnie, kiedy wróciła jej matka z nią do Konina, a wszyscy krewni zginęli, to zaczęto do nich znosić wszystkie pamiątki po Żydach i po prostu jej matka zaczęła sprzedawać pożydowskie domy krewnych, bo to bezpośrednio po wojnie było możliwe. I słuchajcie, ja mam swoją teorię, że solidne żydowskie mieszczaństwo znalazło partnerów w solidnym mieszczaństwie polskim, ale że to były sytuacje wyjątkowe. Więc ja znam dwie takie sytuacje, ale uważam, że to już jest dużo. To już jest dużo. Kasiu. I Marysia, która już nie żyje, miała tą porcelanę, no bo przynieśli, tak. Kasiu, powiedziałaś o końcu wojny, jak to wyglądało w przypadku Michała Głowińskiego. Jaki był dla ciebie koniec wojny? Ja nie wiedziałam, że jest koniec wojny, bo tego nam nie było żadnych gazet, żadnego radia, nic. Może chłopcy wiedzieli, ale dziewczynki się tym w ogóle nie interesowały. Ja nie wiem, kiedy był ten koniec wojny. Ja byłam w zakładzie, a wkrótce potem po mnie przyjechała żona mego wujka, bo on zginął, ale ona nie. I wzięła mnie na tak zwane wychowanie i to było straszne, bo to była straszna kobieta, nic nie podobna do swego męża. I po prostu przeżyłam u niej ciężkie chwile. Tak. Także nie wiem, kiedy był ten koniec wojny. To znaczy historycznie wiem, ale w swoim życiu nie mam świadomości. Tam stacjonowały wojska, takie owakie. I byli ci partyzanci w lasach, wiesz, ale to była, w gruncie rzeczy, to była sielanka. Ginęli ludzie w tych lasach, owszem, ale tak na co dzień. To było bardzo, wydawało się bezpieczne, poza tym mnie nie interesowało, kto ginie. Jak to nie byli nasi ludzie, to mnie nie interesowało. Teraz taki kolega, który był też w zakładzie, żydowski chłopak, nazywa się Ludwik Brylant, żydowskie nazwisko, ale nikt tego nie kojarzył. I on się znalazł w naszym zakładzie
I on sobie tam dobrze radził, bo to był taki cwaniak. I jakieś łyżwy mu zrobili, nie wiem. Jeździł po rzece, która zamarzła. Tak, w ogóle cwaniak. I żyje. Jest, znamy się dobrze, jest, bywa na różnych spędach naszych, tak. No, różnego spotkały w życiu niedole. W tej chwili stracił ukochanego syna, który był jego nadzieją, podporą, utalentowanym, młodym matematykiem w Londynie, umarł nagle. Inni synowie nie są tacy wybitni, ale żyją, a tamten zginął tak nagle. Więc trzymamy się trochę razem, trochę znamy się, bo jak chodziło o te medale dla zakonnic, tośmy się wszyscy skupiali, żeby wyegzekwować. To nie było łatwo. Izrael ma straszną biurokrację, jeszcze gorszą niż Polska, więc bardzo trudno jest coś od nich wydostać. Oni się czepiają drobiazgów, no ale myśmy to jakoś pokonali. I my mamy jednak 4 medale zakonnic i tego Dobraczyńskiego, jeszcze kogoś, no to jest chyba 6 medali. To jest naprawdę fenomen na skalę europejską. Kasiu. Tylko myśmy, ponieważ to były głównie dziewczyny, to myśmy nie umiały temu nadać rozgłosu. Myśmy nie umiały z tego wyciągnąć coś. Na przykład dla tych zakonnic, one straciły ten ośrodek. Tam weszli Ukraińcy, którzy kłamią, którzy twierdzą, że to było ich dobro. Może kiedyś było ich dobro, ale od 1918 roku było dobro naszych zakonnic. Kasiu, potrzebowałabym z tobą teraz porozmawiać o twoich przeżyciach i twoich wspomnieniach. Co? Chciałabym się skupić teraz bardziej na tobie. Dobrze. Bo opowiadasz o wspaniałe historie o innych osobach, a chciałabym wrócić jeszcze do końca wojny. Jak długo byłaś u żony swojego wujka? Nie, ja w jego domu nie byłam w ogóle, bo ta żona już była sama. Już była sama. Wzięła mnie do siebie, do Warszawy, na Saską Kępę. Ja wstąpiłam do szkoły, miałam okropne zaległości. Z początku miałam wszystkie dwójki, z wyjątkiem zachowania, z którego tradycyjnie była piątka. I wielkim moim marzeniem było przejść do następnej klasy, ale to wyczytasz w moim materiale starym. Przejść do drugiej klasy, Boże, bo inaczej ta moja praca pójdzie na marne. A z matematyki to już dwójka, wiesz, taka murowana, absolutnie, tak. No więc zaczęła się taka wspinaczka do nauki, że co roku miałam lepsze stopnie. Co roku byłam bardziej w tej szkole ceniona. Ale to powoli szło, powoli. I aż doszło do tego, że byłam bardzo dobrą uczennicą. Nie wiem, jak to się stało. I to była żeńska szkoła. I myśmy się bardzo lubiły. I my mamy te nieliczne, które ocalały z tej szkoły i które żyją jeszcze, to mamy kontakt. Bo 2 czy 3 z nich mieszkają na Saskiej Kępie, gdzie była ta szkoła. 2 chyba w mieście, ale utrzymują kontakt. I w tej szkole... Czy to była ta szkoła?
imienia Marii Curie Skłodowskiej, 12 Państwowe Gimnazjum i Liceum, żadnego antysemityzmu, bo to była szkoła, która istniała przedtem na Pradze, gdzie nasza dyrektorka też pomagała Żydom. Nasza dyrektorka była historykiem, znała mego ojca ze studiów, bo on też był historykiem. I ten pobyt na Saskiej Kępie był dla mnie bardzo szczęśliwy. Nie myślałam o przyszłości w ogóle. A w tym czasie nasi koledzy, którzy byli w innych dzielnicach, już się zaczepiali o różne pisma, zaczęli robić karierę dziennikarską, wszystko szło. Ale dziewczynki z Saskiej Kępy były za głupie na to. Niestety. I ta utrata lat odbiła się tak, że myśmy nigdy nie mogły nadgonić tych lat, któreśmy straciły przez brak energii, witalności jakiejś, że zanim zaczęłam pracę, którą lubię, to pracowałam naukowo, nie znosiłam tej pracy, nie znosiłam, bo myśleli znajomi, że jak mój ojciec był naukowcem, to ja też, a ja wcale nie, bo dla mnie to nuda i jałowość. Ja chciałam po prostu uprawiać publicystykę, ale bardzo późno do tego dojrzałam. Miałam około 30 lat, więc to już było bardzo późno i tego dystansu nigdy nie mogłam nadrobić. Nie udało się, bo potem urodziłam oczywiście dziecko, to ty to znasz, to się zaczyna czym innym żyć w ogóle. No i tak można powiedzieć, że czuję się trochę niezrealizowana, ale póki żyję, to będę coś robić. A powiedz mi, jeszcze wrócę jeszcze raz do twojego dzieciństwa powojennego. Czy do pełnoletności wychowywała cię żona wujka? Nie. Uciekłam od niej do mojej babci, która przybyła jako reemigrantka z Syberii. Matka ojca. Matka ojca. Jak się nazywała? Z siostrą ojca. I do niej uciekłam, bo powiem wam, jak to było. Bo żona wujka wymagała, żebym jej prowadziła gospodarstwo. Ja się do tego w ogóle nie nadawałam. Byłam wiejskim dzieckiem. I mi się nigdy nie zgadzały rachunki, w ogóle, mimo że ja nie korzystałam na tych pieniądzach. Więc moja babcia, jak się o tym dowiedziała, to zaczęła mi dopełniać te rachunki, żebym nie miała przykrości. No i jak mi dopełniała te rachunki, to ja zrozumiałam, że to jest bliski człowiek. I do babci przeskoczyłam. I teraz, mówiąc w skrócie telegraficznym, póki byłam uczennicą, to było świetne. To był świetny krok, że do niej przeskoczyłam. Ale jak zostałam dorosłą kobietą, to ona mnie terroryzowała. Po pierwsze, wyrzucała mi wszystkich mężczyzn z domu, bo ona chciała mnie zachować dla siebie. To jej się udało, bo nie było mowy, żeby mieć mieszkanie. Myśmy byli, nasze pokolenie, ani mieszkanie, ani samochodów, ani nic. Po prostu bieda, taka bieda, że nie do wyobrażenia dzisiaj. Te pensje były groszowe, a innych możliwości zarobkowych nie było. Więc to było straszne i tak to się toczyło przez lata, bo moja babcia umarła w momencie, kiedy ja skończyłam 40 lat i myślałam, no,
to ja sobie teraz pożyję jak zechcę, ale niestety moja córka w tym momencie pokazała mi rogi. Ja musiałam ją ratować, żeby ona nie była na ulicy. I to ty też rozumiesz, że po prostu musiałam rezygnować z siebie absolutnie, bo ja się potwornie o nią bałam. Wiedziałam, że ma do czynienia z takim chłopcem, bardzo nieciekawym w sensie społecznym. Tymczasem ten chłopiec, z którym ona ma córkę, tymczasem ta córka jej okazała się fantastyczną osobą. Myślicie, że ja coś rozumiem z życia? Figę z makiem, nic nie rozumiem. Nic nie wiem, nic nie rozumiem. Nie wiem, dlaczego ktoś zostaje wartościowy, a ktoś idzie na ulicę, a ktoś zostaje narkomanem. Dzieci moich przyjaciół zostały narkomanami. Ja się tego potwornie bałam, ale na szczęście tej tendencji w mojej rodzinie nie było. Tylko była tendencja do wykolejenia. Żadnej szkoły, żadnej pracy, żadnego zawodu, tylko leżeć w łóżku, nie wiem, pół dnia i tak dalej. Kasiu, a jakie doświadczenia wojenne wpływają na twoje życie? No, wydaje mi się, że bardzo wpływają, dlatego że po pierwsze chyba to było, polegało na tym, że ja nie miałam rozwiniętego życia uczuciowego, bo gdybym je miała, to ja bym okupacji absolutnie nie przeżyła. Ja bym przeżywała to, co się działo, te wszystkie śmierci, oddalenia i tak dalej, ale ja tego nie przeżywałam. Myślę, że dlatego, że moi rodzice niezbyt zajmowali się dzieckiem, czyli mną, i zajmowali się sobą, a nie mną. I w ogóle taka była tendencja chyba w rodzinach inteligenckich, że ja tylko tęskniłam za lalkami, ale to jest osobny rozdział mego życia, ale ja nie tęskniłam za tym, że zginęła babcia. Nie wiedziałam, że zginęła, no ale nie było jej przy mnie, więc można się było domyśleć, że zginęli moi rodzice, że zginął Jacek, który był więcej niż wujkiem. Po prostu to się tak odbiło, że ja weszłam w dorosłe życie jako niedorosła kobieta. I myślę, że to się zmieniło dopiero teraz, to znaczy w ostatnich latach, dlatego że ja niestety przeżywam to, co mnie spotyka, a dawniej nie przeżywałam, bo przeszłam bardzo długą psychoterapię, która była udziałem członków naszego stowarzyszenia 20 parę lat. Jesteśmy już w psychoterapii 20 parę lat, to jest średnio 2-3 razy na miesiąc, po kilka godzin, ale to jest bardzo dużo. I zmieniłam się, szalenie, zmieniłam się. Jest mi trudniej żyć, bo przedtem się tak nie przejmowałam. I było mi łatwiej, a teraz mi jest o wiele trudniej. Ale nie narzekam na to, bo to jest bardziej prawdziwe życie, autentyczne życie kobiety w pewnym wieku, która musi się uporać ze sobą, ze swoją rodziną, ze swoimi uczuciami nie w porę i tak dalej. Także wolę to życie prawdziwe, niż tamto ułatwione, ale nieprawdziwe. Tak to widzę.
Także te przeżycia, no w różny sposób one działały. Ja myślę, że jest we mnie taki lęk, co będzie dalej. Już jest mniejszy, bo jesteśmy zabezpieczeni, mamy takie fundusze, siakie, albo nie fundusze, tylko jakąś pomoc psychiczną, jakąś pomoc inną. Mniej się boję o przyszłość niż się bałam. Bardziej się boję o przyszłość moich bliskich, bo są niepraktyczni, nieprzygotowani do niczego, bo nie słuchali mnie. Moja córka nigdy nie objęła jakiejś takiej zasadniczej pracy. No, ale ona też się zmienia i dla mnie jest coraz lepsza. Mój wnuk, 33 lata, podjął nowe studia, ale on nie ma ojca milionera, więc dwa nowe wydziały, a przed tym skończył filozofię w Nowym Jorku, nie wyciągnął z tego specjalnych wniosków. Jest wspaniale angielskojęzyczny, tak jak i moja wnuczka, tylko że moja wnuczka jest jedyną taką super pozytywną osobą w rodzinie, chociaż miała takiego ojca, a nie innego. I teraz niech mi ktoś tłumaczy, że zależy coś od rodziców. Pika z makiem, nic nie zależy od rodziców. Nie wiadomo, od czego to zależy. To jest w ogóle tajemnica stworzenia. Kasiu, a powiedz, czy te doświadczenia, wspomnienia wojenne do ciebie wracało? Wracają, wracały? Czy te doświadczenia, wspomnienia wojenne do ciebie wracają? Tak, ale już nie w takiej ostrej formie, wiesz, w takiej troszkę anegdotycznej, troszkę takiej rozluźnionej, tak. To znaczy, nie pamiętam, czy ci mówiłam o tym, o tej dziewczynce z tym misiem. Tak. Mówiłam. Tak. A powiedz, czy miałaś jakieś sny? Może kiedyś miałam, ale teraz mam mało snów w ogóle, więc i takich snów. Ale jeżeli miałam, to zawsze jacyś Niemcy gdzieś gonią. Ale zawsze w jakimś momencie się budziłam i ci Niemcy mnie tak zupełnie nie dopadli, tylko byli na tropie mniej więcej. Chyba tak. Tak mi się wydaje, w każdym razie. Więc te mieszczańskie, właśnie o tym trzeba by powiedzieć, te mieszczańskie i drobnomieszczańskie rodziny żydowskie, przedwojenne, które miały dobre relacje z polskimi odpowiednikami w sensie społecznym. To znaczy sfera była ta sama. Teraz przychodzi wojna. Oni oddają na przechowanie. Wszystko im przynoszą do ręki. W ogóle nie wiadomo było, że ci ludzie przeżyją. Nie wiadomo było, ale już dozorca domu, tego Franka Morgensa, o którym piszę, dozorca ich domu w Łodzi wszystko rozebrał i był bardzo zaszokowany, że ci ludzie wrócili. Był tak zaskoczony. To pan żyje? Kasiu, a teraz zapytam się z zupełnie innej strony. Czym dla ciebie jest żydowskie doświadczenie? Jak patrzysz na swoje życie? Żydowskie doświadczenie. Ja uważam, że moim błędem było odwrócenie się od żydostwa.
Ja uważam, że moi rodzice nie mieli racji, że ich polskość powinna była być podminowana żydowskością, a nie była, a nie była. I ja po nich odziedziczyłam takie durne myślenie, że jak ja wniosłam do Goldy Tencer fotografię rodzinną, którą dostałam z Ameryki, bo to cała historia, to ja sobie myślałam, czy ja mogę to robić? Moja matka by się na to nie zgodziła. Żebym ja zaniosła zdjęcie rodzinne na wystawę zdjęć żydowskich? Gdybym ja to zaniosła na wystawę zdjęć polskiej inteligencji, to zgoda, ale żydowskie? Miałam wyrzuty sumienia, ale zaniosłam to zdjęcie. Powiedziałam sobie tak, był Holokaust, to się wszystko zmienia, ale to nie chodzi o Holokaust. Zmienia się we mnie, bo to było zafałszowanie. To nie była prawda. Co nie było prawdą? Nie było prawdą to, że jesteśmy na 200% polscy. Tylko jesteśmy na 50% maksymalnie polscy, a te drugie 50% to żydowscy. I teraz to, że moi rodzice ani języka, ani świąt, nic żydowskiego nie akceptowali. To nie było najmądrzejsze. To było odsunięcie się od swoich korzeni. Ja chcę być bliżej tych korzeni. Ja chcę być tutaj podwójna, ale nigdy nie bez motywacji żydowskiej. Więc dużo straciłam w życiu na tym odwrocie od żydostwa, bardzo dużo. Nawet nie wiedziałam, że działa taki klub żydowski Babel, że mogłam mieć tam znajomych, kolegów, koleżanki. Do głowy mi nie przyszło, bo moja rodzina dalej zmierzała do tego, że są tylko polscy i nic więcej. Nie mają żadnych innych koligacji, więc żałuję tego. Poza tym, co jeszcze? Miałam w swojej długiej karierze samotnej kobiety sympatię Żydów, ale ich w ogóle nie doceniałam i machałam na nich ręką, tak jak i na innych, bo nie wydawali mi się godni specjalnie uwagi. A wcale nie miałam racji, bo dziś o nich myślę z wielkim sentymentem i żałuję, że nie żyją, bo wszystko moi mężczyźni mego życia po cmentarzach się usadowili, tak? Niestety. I te, na to już nie ma rady, bo stamtąd się nie wraca. Po prostu. Tak. Więc głupio, kiedy mi mówił ktoś, pamiętam go dobrze, słuchaj, tyle nas łączy. Ja myślałam sobie, co on mówi, co nas łączy, co nas tu łączy, nic nas nie łączy. Wiesz, dosłownie tak. I teraz umarła jego pierwsza żona, no bo ciągle ktoś z nas umiera, oczywiście. Więc to jest właściwie taki bilans negatywny. Tylko, że ja jeszcze żyję. Ja jeszcze ten bilans mogę naprawiać. Tylko nie wiem, gdzie znajdę tych, co są na cmentarzach. Bo nie wygląda na to, żebym ich odkryła gdzie indziej. A co by to zmieniło, gdybyś związała się z kimś, kto jest Żydem? No właśnie myślę, że to mógłby być bardziej trwały związek, że on miałby jakąś szansę. To nie znaczy, że byłaby, że ona by się sprawdziła, ale
był jakiś cień szansy, że ona by się sprawdziła. Cień szansy. Czemu? Co? Czemu? To temu, co mówił ten człowiek pod tytułem Tyle nas łączy. A ja myślałam, jaki głupi, co nas łączy? Nic nas nie łączy. Poza tym łóżkiem, w którym się akurat leży. Więc nic nie łączy. No, jak to powiedzieć? A co w twojej tożsamości jest żydowskie? Co w twojej tożsamości jest żydowskie w takim razie? No, w mojej tożsamości żydowskie jest przekonanie o możliwościach moich jako Żydówki, o naszych umysłowych priorytetach, możliwościach, o tym, że jestem przekonana, że każdą Żydówkę z moim typem wykształcenia można wspaniale przygotować do życia pełnego sukcesów, przynajmniej w sferze zawodowej. Tak mi się wydaje, że jesteśmy w jakimś sensie zmarnowanym pokoleniem, ale to też mówiła mi dzisiaj koleżanka, która nie jest Żydówką, która jest z tego pokolenia, ale jest z rodziny kaszubskiej. I też ma uczucie, że należy do zmarnowanego pokolenia. Wiekowo to się to odpowiada. Ona nie miała takiego impulsu, jaki my mamy jako ludzie pochodzący z żydowskich rodzin, że my możemy coś dużo, że nas stać na to dużo, że my potrafimy dużo, że potrafimy zwalczyć przeszkody, niemoce. To jest właśnie wspaniałe, takie mi się wydaje wspaniałe, że nagle odradzamy się, że miałam straszny zawał, wyszłam z tego i zaraz zaczęłam wracać do swojego normalnego życia, to znaczy do pisania, do spotkań z ludźmi, do przetwarzania swojego mieszkania, które wymaga tego, żeby tchnąć nowego ducha i tej ciało w nie. Coś takiego jest i taka wiara w tą możliwość na przyszłość. Właśnie taka wiara może nie na dzisiaj, ale na jutro jest we mnie. Także to życie jest mimo klęsk optymistyczne. Optymistyczne i nawet myślę, że ten mój wnuk nieszczęsny się odnajdzie jakoś w tej drodze, bo w tej chwili bardzo mu odpowiadają te nowe studia, dwa wydziały. Tak. Jedno się nazywa kognitywistyka, ja w ogóle nie wiem, co to jest, od cogito ergo sum, drugie coś innego. Wiesz, no w każdym razie nie został narkomanem, jak jego rówieśnicy polscy, nie został narkomanem. I to jest już wielki sukces, dlatego że w tym pokoleniu jak się było zbuntowanym chłopcem, to się zostawało narkomanem. Kasiu. I w moim otoczeniu było dwóch takich narkomanów. Jeden był synem bardzo wybitnego reportera polskiego, matka Żydówka z Rosji. Drugi był synem bardzo polskiej rodziny,
No, dwóch narkomanów, którzy szybko umarli. Czyli skoro rozmawiamy o tym, to może zadam pytanie, czy, bo mówiłaś o tożsamości żydowskiej, że to jest takie wspaniałe, a antysemityzm? Antysemityzm, wiesz, ja mam takie podejście do życia, że ja zawsze staram się zminimalizować to zło, które jest dotykalne, jest realne, ale ja wydobywam dobro, dlatego że mnie spotkało dużo dobra i to jest chyba to, że ja nie jestem obiektywna, bo ja chcę promować dobro. I nawet jak przyszli do mnie złodzieje, to było ich dwóch, i oni przyszli mnie okraść i to im się udało. Ale ja ich potraktowałam przyjaźnie, bo mnie nie przyszło na myśl, że to są złodzieje. Mnie się wydawało, że to jest dwóch panów, którzy tropią kogoś tam i przyszli do mnie to pokonsultować, to tropienie, a to było dwóch złodziei. I właśnie potem była, słuchajcie, ja nie jestem taka naiwna, tylko może trochę głupia. Więc potem była taka sytuacja, że jakiś facet dobijał się do mieszkania w moim budynku i do mieszkania narkomanów. Ja go znów potraktowałam przyjaźnie, a on mnie rzucił na schody, wyrwał mi torebkę, wiesz, gdzie miałam dokumenty. I znowu ja go potraktowałam przyjaźnie, a to był ostatni bandzior. I ja tak sobie myślę, dlaczego ja traktuję przyjaźnie takich nieznajomych? Bo ja z góry zakładam, że to jest ktoś przyzwoity. Ale dlaczego ja to zakładam? To jest jakiś nonsens. Ale tak jest. To jest jakaś naiwność. Nie wiem. Po prostu. Coś takiego. Coś takiego. A powiedz mi, jeśli mogłabyś jeszcze powiedzieć, jest taki temat, są różne tematy, które są nurtujące z różnych stron. Czy ważne jest dla ciebie, z kim rozmawiasz? Czy co? Czy ważne jest dla ciebie, z kim rozmawiasz? Czy z Polakiem, czy z Żydem? Czy to są inne rozmowy, to są te same rozmowy? Czy to ma znaczenie? To może mieć znaczenie, ale wiesz, dopiero przy poważniejszej rozmowie, nie takiej powierzchownej, to na pewno ma jakieś znaczenie. Na pewno tak. Ale wiesz, jak ja wychodziłam za mąż, za mojego męża, który nie był Żydem, to ja w ogóle tego nie odczuwałam tak, że to jest jakoś nie tak. Bo ja pamiętałam o przypadku mojej matki, o której mi opowiadali znajomi. Moja matka, bardzo związana z ojcem, Żydem, w pewnym momencie od niego uciekła i do takiego Polaka, który nie był intelektualistą, był działaczem komunistycznym i nie był intelektualistą, nie był Żydem. I moja matka do niego uciekła i ojciec był wstrząśnięty i obrażony, ale po jakimś czasie ona do niego wróciła. I on ją przyjął. I ja się niedawno dowiedziałam, że ten Polak żył po wojnie. Nikt z mojej rodziny nie był łaskawy, żeby mnie z nim zapoznać, bo ja go chciałam bardzo poznać. I nie wiem, co było przyczyną, że moja matka wróciła do ojca. Nie było mnie jeszcze na świecie. Tak. Nie wiem, to znaczy domyślam się, że szukała inności,
Ja też chyba szukałam inności w ludziach. Też chyba miałam taką skłonność. To mi nie przyniosło zbyt pozytywnych doświadczeń. Może tu były moje błędy w tych kontaktach, bo osoba, która nie ma rodziców, nie ma żadnego takiego pionu postępowania jako kobieta. No, po prostu działa na ślepo. I to działanie na ślepo było no, niestety niekorzystne dla mnie z reguły. Teraz bym już nie działała na ślepo, ale jest za późno. Więc zawsze źle, zawsze źle. Albo tak, albo siak, ale zawsze źle. Właśnie. A jeśli chodzi o tożsamość, to ja jestem w podwójnej tożsamości, bo jednak ten polski motyw moich rodziców jest we mnie bardzo silny, ale żydowski też jest we mnie bardzo silny i ja niedawno miałam taki problem, był wywiad z księdzem Monieckim w gazecie. Dorota Boniecka, która jest bratanką tego księdza, robiła ze mną w święta chyba wywiad na Nowy Rok, czy na coś, już nie pamiętam. I napisała, tytuł zrobiła, że ja jestem urodzona w Czepku. Ale ja nie byłam urodzona w Czepku i mnie to trochę zmroziło, bo jej się wydaje, że ktoś, kto przeżył, to już Pana Boga trzyma za nogi. A ja uważam, że ponieważ ja przeżyłam w jakimś sensie kosztem moich bliskich, bo nie uciekli do Rosji, bo ja byłam na obozie. I dalej tak mogę wszystko to skwitować, że przeze mnie nie udało im się uratować życia i tak dalej, i tak dalej. To ja nie jestem w Czepku urodzona. Dorota to tak ładnie uogólniła, tak jej to wyszło, ale to nie jest prawda. I ja tak do końca nie wiem, kim ja jestem. Właśnie, bo ani katoliczka, ani Żydówka do końca. Mam znajomą, która jest raczej w twoim wieku, nie w moim, i która przystąpiła z takim zapałem do tego żydostwa, że pilnuje szabatu i tak innych rzeczy. We mnie nie ma takiej potrzeby, takiego utożsamienia się pełnego z żydostwem, ale z polskością też nie. Więc jakiś człowiek na rozstajach i nie wiadomo nigdy, co przeważy. A co jest dla ciebie bliskie z innymi Żydami? Co jest dla ciebie bliskie z innymi Żydami? Co jest bliskie? Z innymi Żydami. W Żydach? Tak. No myślę, że ta cała tradycja, wiesz, że jak sobie pomyślę, że mój ojciec i dziadek chodzili do tej samej synagogi w Radomiu, że na tym samym cmentarzu żydowskim byli chowani ci dziadkowie, pradziadkowie. To chyba było bardzo bliskie, taka bliskość społeczna, bym powiedziała. Żydowska, ale społeczna, nie jednostkowa. Kiedy czytałam książkę tej, jak ona się nazywa, y, y,
Schneiderman, tak, tej Schneidermanówny, to czułam, że ci krewni jej, to są i moi krewni z Radomia, nasi krewni wspólni, u niej jeszcze doszli polscy krewni, bo to wszystko matka była z takiej dobropolskiej rodziny. Tak, ale więc chyba ta tradycja, to trwanie, takie znajdowanie się w tym trudnym świecie, bo zawsze on był trudny, dla Żydów był zawsze trudny, to pokazuje fantastycznie książka Grinberga o tych pokoleniach, które kolejno są niszczone przez życie, które podskakują, ale potem muszą zejść z tego podskoku, tak? Więc tak chyba nie w pełni mam to poczucie taki, i kiedy jestem na sztuce żydowskiej, czy przy książce żydowskiej, to mam jakieś liryczne poczucie związku z tym. Mam z tym poczucie związku, ale to poczucie związku nie jest takie głębokie, jak u tej znajomej, o której mówię, że ona już nic nie robi w szabat, stosuje się do różnych zaleceń, do których ja się nie stosuję, więc to jest takie bardziej może u mnie kulturowe, a nie religijne. Tak myślę, wiesz, że to jest bardziej kulturowe, a poza tym już nie mam sił. I pewnie ty też nie masz. Bardzo dziękuję, Kasiu. Dziękujemy.